Cześć, witajcie, z tej strony Rek Kwiatkowski, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować film, który ostatnio nagrałem. Był to przelot z Katowic do Krakowa według zasad VFR, ale co w tym filmie dziwnego, to to, że nie leciałem na VATSIM, tylko leciałem w sieci IVAO. Zdecydowałem się ostatnio na to, aby latać na IVAO i powiem szczerze, jestem bardzo miło zaskoczony jakością, wyszkoleniem kontrolerów i w ogóle całą sytuacją, która na IVAO ma miejsce. Na IVAO polskiej dywizji mogę powiedzieć, że jest parę ciekawych rzeczy. Między innymi są różnego rodzaju organizowane eventy, które dają możliwość zdobycia takich beretek, które później międzynarodowo w naszym profilu można sobie podejrzeć lub też inni mogą podejrzeć, wklejając nasz numer ID. Poza tym sama sieć IVAO to również bardzo ciekawe urządzenie, a w sumie program, który instaluje się wspólnie z naszym programem do latania, czyli z tak zwanym IVAP-em. Jest to nic innego jak MTL konfigurator. Jest to program, który daje nam możliwość ściągnięcia paru tysięcy malowań różnych samolotów na całym świecie. Działa to naprawdę bardzo fajnie i jest to darmowe. Nie trzeba za żaden trafik dodatkowo płacić. IVAO nam ten trafik daje w ramach naszego programu. Ponadto cała konfiguracja, instalacja i korzystanie z programu służącego do połączenia z siecią IVAO jest bardzo prosta, bardzo przyjazna i bardzo przyjemna. Jakby nie znalazłem żadnych zagadek, które mogły mnie w jakiś sposób zniechęcić lub też jakoś mega zaskoczyć. Zapraszam Was bardzo na film z mojego przelotu. Będziecie mogli posłuchać sobie kontrolę innych pilotów. Oczywiście lot był wykonywany w niedzielę w granicach koło godziny 18. Pogoda w trakcie lotu delikatnie mi się zmieniła. Jeszcze muszę popracować trochę nad konfiguracją Active Sky Next, z tego względu, że moim oczom ta pogoda trochę nie zgadzała się z metarem. Tak więc ja Was zapraszam na film. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania lub też sugestie co do samego IVAO, czy też do latania na IVAO, macie jakieś doświadczenia związane z IVAO, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Jeżeli oczywiście chcielibyście więcej filmów z mojego latania na IVAO, VFR-ów, czy też IFR-ów, to też zachęcam do komentowania i pisania o tym w komentarzu. Oczywiście też niejako będę starał się wzmożyć swoją, czy też nie wzmożyć, ale wzmóc moją obecność na Twitchu, tam przeloty na IVAO live. Tak więc wielkie dzięki i zachęcam do oglądania. Pozdrawiam i do miłego, do zobaczenia w Krakowie. Wisiela Baba Kilo Alfa Tango, gotowi do startu z pasa 2.7 w Katowicach. Wisiela Baba Kilo Alfa Tango, wiatr w Katowicach, 3.007 węży, prost 2.7, startować już wołam i jeszcze na X-ray. Wisiela Baba Kilo Alfa Tango, zrozumiałem, pogoda na pokładzie, startujemy z 2.7 i zgłosimy na X-ray.
Sierra Papa Kilo Alfa Tango, zgłaszamy nad X-Ray. Sierra Papa Kilo Alfa Tango, request opuszczenie ZTR. Zrozumiałem, potwierdzimy opuszczenie ZTR-u, Sierra Alfa Tango. A tu jest 461, ten heading 180. Heading 180, Sierra Papa Kilo Alfa Tango. Ryanair 737 śmierzajcie do 6000 stóp, ciśnienie w Gdańsku 1007. Zbliżamy do 6000 stóp, ciśnienie w Gdańsku 1007, Ryanair 737. I Sierra Alfa Tango w dolocie do Golf. I Sierra Papa Kilo Alfa Tango. Nie lecę monitorować częstotliwe osoby. Zapraszam na kamerę 2800 i do usłyszenia w Krakowie. Monitoruję twoją częstotliwość i zgłosimy w dolocie do CDR-u Krakowa, Sierra Alfa Tango.
Warszawa Radar, Sierra Papa Kilo Alfa Tango. Aktualnie mila przed Indią. Prosimy o zgodę na wlot do przestrzeni kontrolowanej lotniska Babica. Sierra Papa Kilo Alfa Tango. Macie zgodę na wlot do Kateru Krakowa. Wyrzeń jest 2100 sztuk. I ciśnienie Krakowie 1009. Sierra Alfa Tango, zrozumiałem, dziękujemy za zgodę na wlot do CTR-u Krakowa, ciśnienie 1009 i nie wyżej niż 2100 stóp. Sierra Alfa Tango. Sierra Alfa Tango, to mnie ci na Witamcie. Sierra Alfa Tango, będziemy lądowali w Krakowie. Sierra Alfa Tango, prosimy powtórzenia. Sierra Alfa Tango, pożyj wejść w prawy krąg, to pasa 2-9, już głoś pożyczysz wiatr. Zrozumiałem, wykonujemy z Indii na Zulu, po Zulu w prawym kręgu i zgłosimy prostą do 2-9, Sierra Alfa Tango. Sierra Alfa Tango, zgłoście pożyczysz wiatr. A, jeszcze pozycja z wiatrem, Sierra Alfa Tango. Zrozumiałem, tak więc zgłosimy pozycję z wiatrem. Nie, na 7-7 zgłaszamy opuszczenie pasa 5. A, rejonar 7-7, witamy w Gdańsku. Kolicie według uznania, zgłaszcie na stanowisko. Kołujemy według uznania, zgłosimy na stanowisko. Rejon 7-7. Sierra Alfa Tango, prawa pozycja z wiatrem, pasa 2-9 w Krakowie i wykonujemy na Zulu. Sierra Alfa Tango, macie zgodę na wizualne podejście do pasa 2-5 i zgłoś prostą. Sierra Papa Kilo Alfa Tango, zrozumiałem. Mamy zgodę na podejście do pasa 2-5 w Krakowie, zgłosimy prostą. Warszawa Radar, good day. Thanks on line 635, frequency. Thanks on line 685, Warszawa Radar. Very good day, sir. I don't see on my radar screen. Okay, sir, I have a line 65. Do you hear me? So I'm at 685, sir. We are now on the airport, so switch to Wincom 12280.
Okay, we changed frequency 27.80, Hansa 1935. Ryanair 737, meldujemy na stanowisku 26. 737, dzięki, ten lotnik. Zapraszam na Unicorn Event Bazwa Sunset i miłego wyczerku. Dzięki za kolorę, wchodzimy na 128, do usłyszenia, mamy coś. Sierra Alfa Tango, prosta do 2.5 w Krakowie. Sierra Alfa Tango, jak w Krakowie, 2.7.0.10 Węzeł, w Pałacu 2.5, lądujemy na 2.2. Sierra Alfa Tango, lądujemy na 2.5. Sierra Alfa Tango na ziemi w Krakowie. Prosimy backtrackiem do Alfa, jeśli to możliwe. Sierra Alfa Tango, my też gramy backtracka i zwolnię Alfa. Sierra Alfa Tango, zrozumiałem, w takim razie backtrackiem do Alfa, opuścimy pas Alfons. Sierra Alfa Tango, opuściliśmy drogą kołowania Alfa. Sierra Alfa Tango, witamy w Krakowie i kołuję według uznania. Skołać na stanowisko. Sierra Alfa Tango, zrozumiałem, kołuję według uznania. Stanowisko 1.0 prawdopodobnie. I zgłoszę na stanowisku.
Warszawa Radar Sierra Papa Kilo Tango, stanowisko 1-0 w Krakowie. Bardzo dziękujemy za kontrolę i prosimy o zamknięcie planu lotu. Sierra Papa Tango, plan lotu zamknięty. 17.50, dzięki również Aleksowi. Dzięki, dobry wieczór.